Szymon, na co się tam tak zapatrzyłeś? Widziałeś to łabędzie? A widziałem. Całe statko z tymi, z młodymi. Z młodymi. Fajne miejscówka. No fajna, fajna. Fajnie, żeśmy przyszli tu. Tylko gorąco dzisiaj strasznie. Ło. No. Ale to dobrze. To dobrze. Słuchaj, wszedłem sobie ostatnio na stronę cieni. A co ty tam szukałeś? Odpowiedzi na swoje pytania. A no. I znalazłem więcej pytań. A żadnych odpowiedzi prawie. Aha. W każdym razie jedno z pytań ostatnich to było, co jeszcze się nie wydarzyło, a musi wydarzyć przed końcem świata, przed przyjściem Jezusa. Wiesz, dobre pytanie, tylko zdajesz sobie sprawę, że to jest takie pytanie, na które można by odpowiadać, nie wiem, parę dni. Wiem, wiem. Chociaż no, czasu jest mało, nie? Niby według Pisma, ale temat tak obszerny. Tak jest. Bo to jest, wiesz, taki temat, że jak ja teraz powiem, że to i to, no to się mnie spytasz, no dobra, ale skąd ja to wiem, nie? No. Dlatego nie ty mów to i to, tylko niech Pismo powie to no i to. No właśnie, a to potrzeba czasu. Trzeba czasu. Czasu potrzeba. No dobra, ale co jeszcze musi się wypełnić w takim razie? Nie wiem, no mówię, niech Pismo nam powie. To co? Gdzieś mówi na ten temat? W ogóle mówi na ten temat? Oczywiście. Standardowy tekst z Ewangelii, czy fragment z Ewangelii z trzech Ewangelii, ale... Czyli o końcu świata. Tak, 24 Mateusza. Ale Mateusza 24, a, nie? Właśnie. No to jest cały... No to wszystko się już większość wypełniła. Ja tam robiłem odcinek o nazwie Koniec Świata, część pierwsza, gdzie w sumie pokazałem, że to wszystko już się wypełniło. No czekaj, wojny się wypełniły? No, tak. Tak, naród przeciwko narodowi. No, pierwsza, druga wojna światowa, albo teraz co się dzieje na świecie, no głód, to trochę jednak... Głód, mur, trzęsienia ziemi. No, głód też jest olbrzymi, jest. Przecież mur, trzęsienia ziemi, no tak, coraz więcej. A to dopiero początek. No. 24 rozdział 9 wiersz. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Ale wiesz, za komuny tak było. Że wydawano nas na udękę? No... Mnie nie było jeszcze. No my też nie. Ale podobno tak było, nie? Że jak ktoś w ogóle mówił, że wierzy w Boga, no to mógł stracić życie za to. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą. Nawzajem nienawidzić. Wiesz co, za komuny, to ja wiem, że właśnie jak wiara była tępiona, no, to ona się tym bardziej wzmacniała, kwitła. Zawsze tak było. A tu jest powiedziane, że wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nienawidzić, nie? No to w sumie za komuny tak było, nie? Że nawzajem się wydawali. Ale chociaż mi się wydaje rzeczywiście, że to jeszcze musi mieć jakąś taką globalną skalę. Bo komuna komuną była... ale jednak... wydaje mi się, że to jeszcze musi się wydarzyć. A to z tego względu, że 21 i 22 werset mówi tak. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Pamiętasz, jak mówiłeś, że to chodzi o średniowiecze? No, mi się wydawało, że to chodzi o średniowiecze, ale... Tekst jest... Daniela, 12 rozdziału, mówi właśnie. Co innego, nie? 12 Daniel tłumaczy o tym ucisku, mówi coś więcej. Tak. Daniel 12:1. Tak. W owym czasie powstanie Michał Wielki Książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. O, wielki ucisk. Mhm. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Czyli ten wielki ucisk, jak będzie? Jest wyraźnie o drugim przyjściu Chrystusa, częściowo też o trzecim, ale na pewno nie o pierwszym. Tak. Bo niektórzy to proroctwo odnoszą właśnie dzięki do pierwszego przyjścia Chrystusa. No. Nie może być to o tym. To jest na pewno o drugim przyjściu. Z 24 rozdziału jeszcze Mateusza, ciekawi mnie, tak teraz spojrzałem, ciekawi mnie wiersz 12. Mhm. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Słuchaj, nie znaję powiedzenie, że człowiek człowiekowi wilkiem, nie? Tak. Homo homini lupus i coraz bardziej to widać naokoło, że jeden na drugiego jest, wiesz... Żyje osobno, każdy żyje osobno, nie ma żyje osobno i wiesz, jedności, nie, w ludziach.
I no, z drugiej strony, że... Myślisz, że to jest jakiś taki znak? Tak, myślę, że to jest znak, bo z drugiej strony jest też tak, że jeden drugiego coraz bardziej nienawidzi. Postrzega nie jako, wiesz, człowieka, tylko nie wiem, jako wroga. Konkurenta, jako wroga, jako konkurenta, rywala, rozumiesz. Nie było tak zawsze? Czy nie? Kiedyś tak ci ludzie w tych społecznościach żyli i to może mogło być inaczej. Ciężko powiedzieć, nie? Patrz, jak jest w biznesie na przykład. My jako biznesmeni. Biznes. Tak. No ale wiesz, no my żyjemy ze wszystkimi w zgodzie. No my tak. Ale żeby wszyscy tacy byli. Ponieważ bez pełnej się rozmowy przez to byliby biedni jak my. Wielu oziębnie. Tak. I jest potem powiedziane, że jeszcze o tym ucisku, ale jest też powiedziane, że będzie głoszona Ewangelia o Królestwie po całej ziemi, nie? Czyli jeszcze to musi się wydarzyć. I nie ta Ewangelia o Marii, nie? Odkupicielce, tylko o Jezusie Chrystusie z Nazaretu. No dobra, a nie jest... Bogu, który wszedł w ciele. Nie jest czasem już głoszona? No, prawie wszędzie. Prawie. Prawie wszędzie. Dlatego mówię, ja tutaj wyłączam katolicyzm, bo ja trochę, powiedzmy, mam problem z uwierzeniem, że to jest chrześcijaństwo, ale wyłączając to, no to, to prawie wszędzie już jest głoszona. Mhm. I tym bardziej, że tu jest napisane, że na świadectwo, to znaczy nie, że wszyscy się nawrócą, cały świat, tylko że każdy będzie miał możliwość usłyszenia, czyli wystarczy, że będzie telewizja w danym kraju, żeby cały kraj można byłoby zaliczyć. Tak, tak. Telewizja chrześcijańska, już. Otwórz ze mną pierwszy list do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza. 4 rozdział i 1 wiersz. O. Tak, no jestem. Tam jest takie, takie słowa są. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, nie? Tak. I tak dalej, i tak dalej. Trzeci wiersz, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich. No to jest wyraźnie. Celibat? Celibat? Tak, to jest wyraźnie o celibacie i dalej jest o tych pokarmach, które nie wolno spożywać księdzom i w ogóle tam w tym, tych ich, nie, ich hierarchii. Tak. I mają tam nakazane, jakie pokarmy. I w sumie tekst, który koresponduje z nim z 2 Tymoteusza. Tak. Trzeci rozdział, nie? To jest zapowiedź nadejścia trudnych czasów. I tu jest też, a to wiesz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy, nie? Ludzie bowiem będą samolubni. No tak. I to i tak dalej, i tak dalej. Chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni. Rodzicom nieposłuszni. Niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzyjemni. I tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko ma miejsce teraz. No właśnie ma miejsce. To co się wydarzy jeszcze? No właśnie ma miejsce. Zadzielcy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż czyli, Boga, nie? Czyli co, jutro Jezus przychodzi? Ha. To jest dobre pytanie. No ale no nie właśnie, znamy dnia ani godziny. No nie znamy, ale jeżeli się wszystko wypełniło, chyba że nie wszystko. Chyba, że nie wszystko. I wydaje mi się, że jednak nie wszystko. Jednak objawienie mówi o pewnych wydarzeniach. Chociażby ten wielki ucisk, który miał nastać, nie? Mhm. To chyba jednak jeszcze nie nastał. Bo on ma być trochę przed tym, jak przyjdzie Chrystus. A tak. Obecnie w niektórych krajach rzeczywiście może jest jakiś ucisk względem chrześcijan, ale nie jest to jakby takie globalne wydarzenie. Ojeju, w Polsce na przykład mamy przecież swobodę, wolność, nie? No, no tak. Możemy tak sobie cienie nagrywać, nie musimy się kryć. No zgadza się, po lasach. Po lasach. Nie no, nie musimy, to jest tylko dla efektów wizualnych. Tak jest. Proszę o was, drodzy słuchacze, oglądacze. Oglądacze. Widzowie. Tak. I jednak objawienie 13 rozdział mówi nam ciekawą zmiankę o właśnie czasach końca. Mhm. Mamy tutaj opis dwóch zwierząt. Jedno zwierzę z wody, druga bestia jest z ziemi. Otóż ja już mówiłem o tym i to jest odcinek bestia z ziemi, nie, bestia z morza, tak, odcinek tak, pod tytułem tak, bestia z morza, a drugi odcinek Michał nagrał o stany w proroctwach. Tak. I teraz zbierzemy to naraz. Otóż to, co się musi jeszcze wydarzyć, to jest właśnie unia tych dwóch zwierząt, tych dwóch bestii, tych dwóch królestw, państw, czy po prostu mocarstw. Ty mówiłeś o... Ja mówiłem o papiestwie, ja mówiłem o 13 rozdziale, o bestii z morza. Tak, ja mówiłem o... Bestii z ziemi. Tak, o Stanach Zjednoczonych. O Stanach Zjednoczonych, które tutaj są symbolizowane jako ten baran, ta bestia, która miała rogi jakby barania, ale mówiła jak smok. I one muszą połączyć się ze sobą po to, żeby każdy mógł przyjąć, nie wiem, ich znamie? Jak to rozumiem? Tak, tu jest napisane. To jest tak napisane. A czym jest to znamie? Powiemy w innym odcinku. Powiemy w innym odcinku. W każdym razie na teraz można by zwrócić jedynie uwagę, że ten, kto przestrzega przykazań, nie przyjmie znamienia. Jest to wyraźnie napisane w 14 rozdziale,
9 werset i 12 werset. A trzeci anioł szedł za nim, mówiąc nośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie jego znamie na czoło i na swoją rękę, no to tam, że będzie pić czyste wino gniewu Bożego. I 12 werset. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Mhm. Czyli prosta sprawa. Nie zastanawiaj się, czy to jest chip, nie? Podskórny, czy nie. Przestrzegasz przykazań Bożych, to nie masz się co martwić. To jest okej. Okay. Jeżeli przestrzegasz przykazań Bożych i wiary Jezusa... Nie masz się co martwić, będziesz prześladowany. Tak, no będziesz prześladowany, zgadza się, no ale... I wtedy nadejdzie koniec, nie? No, wtedy nadejdzie koniec. Ale spójrz jeszcze na tekst 17 rozdziału Objawienia. Tak. To mnie też znowu tak teraz zaciekawiło. Zwierzę od 8 wiersza. Zwierzę, które widziałeś, było, już go nie ma i znowu wyjdzie z otchłani i pójdzie na zatracenie. Zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma i że znowu będzie. Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. 7 głów to 7 pagórków, na których rozsiadła się kobieta i 7 jest królów. 5 upadło, 1 jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest 8 i jest z owych 7, idzie na zatracenie. A 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na 1 godzinę wraz ze zwierzęciem. Ci są jednej myśli, oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. I będą oni walczyć z barankiem, aż baranek zwycięży ich, bo jest panem panów i królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. Co to znaczy, ten fragment? Znaczy, że mamy mowę o 10 rogach. Tak. Mamy o jakiejś kobiecie, o tych pagórkach. I o 10 rogach. 10 rogów, czyli 10 królestw. Tak. I teraz są różne interpretacje. I tu niestety nie możemy powiedzieć na pewno, bo na tym polega proroctwo. Proroctwo jest dane po to, abyśmy uwierzyli, gdy ono się wypełni. Mhm. Jednak wiemy na pewno, że jest jakieś 10 rogów, 10 królestw. I tak, niektórzy odnoszą to do Europy. Bo te 10 rogów, biorąc pod uwagę proroctwo Daniela z 7 rozdziału, idealnie pasuje do Europy. Tak. Ale kontekst cały 17 rozdziału wybiega daleko w przód. To się dopiero ma wykonać. I ja tu mówiłem już kiedyś o tych diademach. Mhm. Myślisz, że powiedzieć? Powiedz. To jeszcze raz. W jakimś tam odcinku trochę o tym wspomniałem. Zwróćcie uwagę na 3 werset. I zaniósł mnie w duchu na pustynię i widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarła zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mających 7 głów i 10 rogów. Czyli mamy zwierzę, które ma 7 głów i 10 rogów. W 13 rozdziale, w 1 wersecie czytamy tak: i widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bliźniacze imiona. Czyli znowu mamy 7 głów, 10 rogów, a na rogach diademy. Coś więcej tu jest. 12 rozdział, 3 werset: i ukazał się drugi znak na niebie. Oto ogromny, rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów. Znowu to samo. A na jego głowach 7 diademów. Tym razem nie na rogach, a na głowach są diademy. Na głowach, no. Czym jest to zwierzę? Tak pokrótce. Z 7 rozdziału Księgi Daniela przypomnę, że mieliśmy 4 zwierzęta wychodzące z morza. Był to lew, skrzydlaty lew, jedna głowa. Dalej był niedźwiedź z żebrami, z kośćmi w paszczy, jest druga głowa. Dalej była pantera o 4 głowach, symbolizująca Grecję. Jako że się podzieliła na 4, mamy już 6 głów. I dalej było zwierzę nieopisane, jakaś bestia, która symbolizowała Rzym. Jest to ta 7 głowa. Ta bestia miała 10 rogów. Czyli razem, jakbyśmy połączyli to całość, to mamy 7 głów i 10 rogów. Dlaczego bierzemy to całość? Dlaczego bierzemy całość? Dlaczego przyjmujemy? Otóż Rzym, który wyrósł na tradycji i filozofii poprzednich państw, przejął jakby ich myślenie, ich sposób myślenia, ich religię, ich... zwróćcie uwagę, no mitologie są bardzo zbliżone do siebie. Tak. Tych wszystkich krajów. Tak. Dlatego tutaj czytamy w Objawieniu teraz, mamy w 12 rozdziale. 12 rozdział mówi o prześladowaniu Kościoła. I jest mowa, że diademy, czyli symbol panowania, symbol królestwa, jest na głowach. Czyli dzięki temu mamy zdefiniowany czas. Kiedy? Kiedy to było? Kiedy władza była jeszcze w czasie przed podziałem Rzymu. I tu mamy po prostu czasy Jezusa. I to widać i wyraźnie, czytając 12 rozdział. W 13 rozdziale czytamy w sumie o średniowieczu. I czasach późniejszych też, o tej ranie śmiertelnej, o tym 1260 latach. Tak.
wyraźnie ma, i diademy mamy na rogach, czyli na tym podzielonym państwie rzymskim, na tych 10 rogach mamy diademy. Tam jest w tym momencie panowania. W 17 rozdziale nie mamy wcale diademów. Dlatego wydaje mi się, że jest mowa o przyszłości. Co o tym sądzisz? Zgadzam się, ale był o tym odcinek w sumie. Był o tym odcinek, no ale tak myślę. No, gwoli przypomnienia. Słuchaj, tak. Pytanie brzmiało jeszcze, co jeszcze musi się stać, nie? No to i mniej więcej odpowiedziałem. W 17 rozdziale mamy kobietę siedzącą na tej bestii i nie ma diademów. Władza jest w czyim ręku? Może w ręku tej kobiety? Czym jest ta wszetecznica? Jest to kościół rzymski, nie? Rzymskokatolicki. Upadły, tak. Gdzie tutaj jest to też wyraźnie. Wyraźnie można to odczytać. Powiedz mi jedną rzecz. Tak. Fałszywi mesjasze są? Fałszywi prorocy. Czynią wielkie znaki i cuda? Tak. Objawienia, nieobjawienia różne? Są. Tak. Zaraz pod nęcą owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zaśnie swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba. Było to? Było. Było. Zdarzyło Moce się. Niebieskie będą poruszone. I słuchaj, następny wiersz. I wtedy ukaże się na niebie znak syna człowieczego. Tego jeszcze nie było. Czyli zauważ, że to wszystko, co czytaliśmy, już albo się wypełniło, albo się dzieje cały czas, nie? No. Jakie wydarzenia w takim razie jeszcze muszą się wypełnić? Mówiłeś o Unii. Tak. Nie europejskiej, tylko to Unii Papiestwa ze Stanami, tak. Nie? Znaczy, wydaje mi się, że 17 rozdział mówi o nowym porządku świata. Tak. Który ma się jakoś tam zawiązać. 13 rozdział z kolei objawienia mówi o Unii, państwa z Kościołem. Stanów Zjednoczonych. My jako team Cieni Przeszłości nie jesteśmy jakoś zwolennikami teorii spiskowych za wszelką cenę, no ale tam jest to napisane. Otworzyć oczy wystarczy i zobaczyć, że to, co jest napisane, jednak naprawdę się dzieje. Ciekawe jest, że zarówno prezydent Stanów Zjednoczonych, jak i papież, nawet Jan Paweł II, nawoływali do właśnie utworzenia NWO, Nowego Porządku Świata. Benedykt XVI. Kontynuuj to dzieło. Nowa prawica chrześcijańska w Stanach, która działa, nie? Dokładnie. Oni mają ten sam cel, więc czy są zjednoczeni? Gdzieś tam z tyłu? Nie wiem. Czyli prawo niedzielne, to żeby każdy szedł za bestią w podziwie, to jeszcze musi się wypełnić. To może powiedz, dlaczego prawo niedzielne uważasz, że ma coś takiego mieć miejsce? Według pisma. No bo to jest... Albo z rzeczywistości. To jest... Co się dzieje? To jest przejaw, władzy Kościoła Rzymskiego, nie? Przecież Kościół, który arogancko twierdzi, że miał moc zmienić dekalog. Mówiliśmy o tym w odcinku o niedzieli, nie? Tak. W winie Babilonu. Tak. No. I co jest ciekawe, właśnie to ugrupowanie, to konserwatywne w Stanach Zjednoczonych właśnie między innymi do tego dąży. Do wprowadzenia praw kościelnych jako prawa ustawy. Świeckiego, tak. Jako prawa świeckie. Prawa świeckie. Czyli chcą nas zmusić, chcą cię zmusić, żebyś wierzył, żebyś kochał Boga. No, kiepski pomysł. Jednak ludzie w to wierzą, uważają, że świat będzie wtedy lepszy. Bo widzą świat bez Boga i widzą, jak się wali. A to wielu ludzi widzi to upadek moralny ludzkości, człowieka ogólnie. No. I że właśnie też wprowadzenie praw niedzielnych pomoże coś z tym zrobić, to zmienić. Tak. Nie? No to nie tak do końca będzie. Czyli słuchaj, reasumując. Co jeszcze pozostało do przyjścia Chrystusa? Unia. Unia. Stanów z papiestwem. Z papiestwem. Głoszenie Ewangelii po całym świecie już niemal nie jest wypełnione. To już prawie jest. Tak. Dalej mamy właśnie jakieś prawa związane z tą Unią, nie? I co za tym idzie, skoro będą prawa zakazujące ludziom żyć zgodnie z sumieniem, będą prześladowania ludu Bożego. Tych, którzy naprawdę będą wierni przykazaniom. Tych, którzy będą inaczej myśleć. Czyli w XXI wieku czeka nas znowu średniowiecze. No. Można tak powiedzieć. Dokładnie. Czy w XXI, czy w XXII, nie wiadomo. Ale czas jest bliski. I co dalej? Dalej mamy zniszczenia wszetecznicy właśnie przez tych 10 królów. Jakiś związek, który będzie zawiązany tylko na pół godziny. Czyli na pół miesiąca, na jedną godzinę, czyli na pół miesiąca w propetycznym czasie. Czyli o czym czytamy. W 14 wersecie 17 rozdziału objawienia. I w zasadzie już przyjście Jezusa. I potem jest baranek, który walczy z tymi 10 królami. Tak, przyjście Chrystusa, zagłada wszystkich bezbożnych, wskrzeszenie sprawiedliwych, przemienienie tych żyjących sprawiedliwych i podróż kosmiczna. To jest. A dalej to... To nie na dzisiejszy odcinek, nie? Tak jest.
Coś jeszcze ma się wydarzyć? Tak z takich głównych rzeczy? Albo mniej? No chyba nie. No wszystko, co czytaliśmy, już się, tak jak mówiłem, wydarzyło. Wszystko się wydarzyło, nie? No. Te kilka jeszcze rzeczy. No to powiedz mi, dlaczego? Cały świat chrześcijański patrzy na to, co się dzieje właśnie w Jerozolimie, na to, co się dzieje właśnie Palestyna, te rejony i patrzy na to, co robią Żydzi. No ja co prawda tego nie widzę, żeby tak patrzyli. Bardziej cały świat patrzy na to, co Watykan robi. Znaczy, nie no, zwróć uwagę, że ja mówię o świecie może protestanckim, który i katolickim też, który twierdzi, że proroctwo o tym, że zasiądzie w świątyni Bożej, ten Antychryst, odnosi się literalnie do świątyni, a nie do Kościoła Bożego jako do ludzi Bożych, nie? Tam jest mowa, że zasiądzie w Kościele Bożym, co już się wydarzyło. A ludzie czekają na odbudowanie tej świątyni i wszystkie, cały wzrok jest tam skierowany i tam czekają na Antychrysta, zamiast spojrzeć, że Antychryst już przeszedł. I już zwiódł prawie cały świat. Bo cały świat ma iść podziwie za nim. O, to jeszcze się ma. Tak. To jeszcze się ma wydarzyć. Dokładnie. Już się częściowo się wypełnia. Częściowo się wypełnia. Co jeszcze? Wszystko? Wszystko. To były Cienie Przyszłości. Ja nazywam się Szymon Wygnański. Michał Pił. Cześć.